19 maja dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury Grzegorz Skwarek i naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Anna Kicińska zaprosili lokalne media na konferencję prasową poświęconą zbliżającym się Dniom Łukowa. Podczas spotkania przedstawione nam zostały pokrótce wszystkie punkty programu obchodów Święta Miasta. Dyrektor wspomniał także o kilku nowych propozycjach, jakie mają pojawić się w tym roku. Nazwaliśmy to Paradą Królewską. No to już opowiadałem Państwu tą historię, że chcemy, żeby na przynajmniej 3 jeźdźców prowadziło i zarówno orkiestry Dęte, które będą maszerowały w kierunku stadionu, zarówno młodzież, która będzie przechodziła na amfiteatr, na ów przegląd. O ile nowinka w postaci Parady Królewskiej nie wzbudza żadnych wątpliwości, o tyle blok pod tytułem The Best of Łuków, czyli to, co mamy najlepszego w Łukowie, zaczął nas zastanawiać. Od godziny 16 zapraszamy Państwa na galę to, co najlepsze The Best of Łuków. Tak to nazwaliśmy, może to obcojęzycznie, ale taka ładnie, zgrabnie nam to jakoś tak wyszło. To, czyli to, co najlepsze w Łukowie. Kilkanaście... Bardzo się staraliśmy, żeby to były programy, że to nie były po prostu tylko i wyłącznie pojedyncze występy. A zatem czyżby w poprzednich latach nie było na scenie bloku poświęconego artystom związanym z Łukiem i wykonawcom z Łukowa jedynie bez hucznej nazwy? Najbardziej interesującym momentem konferencji była dyskusja, jaką wywołało pytanie jednego z zaproszonych redaktorów o możliwość zbadania zadowolenia z imprezy i sugerowania się opinią mieszkańców w wyborze gwiazd kolejnych dni Łukowa. Niestety, gospodarze, a w szczególności dyrektor Skwarek, widzieli w tym pomyśle same problemy. Zrobienie takiego sondażu, załóżmy, ma sens, kiedy byśmy robili go w lipcu, sierpniu, maksymalnie wrześniu. Tylko że panu też gwarantuję, jako człowiek, który się zajmuje zawodowo muzyką, że na wiosnę ten zespół, który dzisiaj się wydaje atrakcyjny, może być już nieatrakcyjny. Też spotykaliśmy się z takimi i nasi eksperci też nam przekazywali takie informacje, że ktoś nie chciał wypełnić ankiety, bał się, nie chciał udzielić odpowiedzi. Negocjujemy pewien koncert na koniec sierpnia i proszę sobie wyobrazić, znaczy nie podpisamy jeszcze tej umowy, bo nie miałem zagwarantowanych środków w budżecie. I dobrze, że tego nie zrobiłem, bo okazało się, że państwo się rozstali najpierw z główny wykonawca z menadżerem. Potem menadżerowie doszli do wniosku, że wynajęli prawników. Zespół podzielił się na pół. I dzisiaj rozmawiamy z 3 powiatami. Ja dostaję 3 pisma z 3 kancelarii adwokackich, które mówią, że nie wolno mi podpisać umowy z tym czy z tamtym, bo tylko my jesteśmy właścicielem albo pomysłu, albo... Najlepsze to jest to, że najmniej do powiedzenia ma ten, na którego nazwisku to wszystko wisi. Z kolei już kwestia sondowania stanu zadowolenia z imprezy nie stanowi dla Wydziału Promocji żadnego problemu. My też nie jesteśmy, proszę Państwa, w stanie, nie wiem, przymusić mieszkańców. My możemy informować, możemy zachęcać, natomiast no, też musi być ta oddolna inicjatywa, że ktoś jednak chce coś zrobić, więc tu zachęcamy jak najbardziej do tego, żeby zgłaszać się do nas, żeby przedstawiać propozycje i mnóstwo osób, instytucji zgłasza się i my też nie pozostajemy zamknięci właśnie na różnego rodzaju propozycje imprez, wydarzeń. Przeprowadzenie sondy jest jak najbardziej możliwe, możemy spróbować, zobaczymy jaki będzie tego efekt. Dni Łukowa rozpoczęły się już w piątek. Gwiazdą imprezy jest zespół Pektus, który wystąpi podczas niedzielnej gali przy fontannie. Warto zapamiętać te obchody, ponieważ dyrektor Łuku już zapowiedział, że tegoroczne Dni Łukowa to ostatnie, jakie odbywają się w tradycyjnej, znanej już od lat formule. W następnym roku czeka nas wydarzenie w całkiem nowej odsłonie.